Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zaangażowani w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy i koordynowanie działań wolontariuszy. Jaki rodzaj wsparcia jest jeszcze potrzebny? Między innymi o tym już teraz rozmawiam z harcmistrzynią Weroniką Motyl ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. I proszę powiedzieć może na początek, jak wielu w ogóle waszych harcerzy ZHR-u właśnie włączyło się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy? Jak ich podjęliście się zadań też? Tutaj na terenie Wielkopolski to jest ponad 500 osób, 500 harcerzy, ale od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby móc odpowiedzieć na potrzeby, które się pojawiają, będziemy potrzebowali dodatkowych rąk do pomocy. Zdecydowaliśmy się na to, żeby od samego początku rekrutować także wolontariuszy spoza harcerstwa. Są to często rodzice harcerzy, osoby, które są z nami związane, bo przecież harcerzem jest się całe życie, więc osoby, które my teraz tak nazywamy przyjacielami harcerstwa, chciałyby do nas dołączyć, ale zaprosiliśmy także poznaniaków do naszego wolontariatu. I to są już tysiące osób. Dosłownie tysiące. I my też jakby harcersko często to tak nazywaliśmy, że pojawiało się takie bardzo znane stwierdzenie, że teraz ta pomoc to nie jest żaden sprint, to raczej będzie maraton. To prawda. Wszyscy się tego nawet obawiali, prawda? Że to nie będzie tylko kwestia pomocy przez dwa dni, dwa tygodnie, tylko jak już życie pokazuje, jest to prawie miesiąc, a będą jeszcze kolejne. I my harcersko dopowiadamy jeszcze jedną rzecz, że dla nas to nie jest nawet tyle co maraton, to sztafeta. My potrzebujemy tego, żeby mieć wzajemne wsparcie. My też na co dzień pracujemy, chodzimy do szkoły, na uczelnię, prowadzimy normalne życie. Ale żeby móc odpowiadać na wszystkie potrzeby, które się pojawiają, budujemy duże zespoły, żeby móc się wymieniać, żeby każdy z nas mógł dopasować to do swoich obowiązków i myślę, że to jest w ogóle nasz największy sukces teraz przy tej obecnej służbie i wolontariacie. A jakich zadań się podjęliście? Co robicie? Co robią wasi ludzie, których macie jakby pod swoją, powiedzmy, opieką czy zarządzaniem, nazwijmy to? Są takie trzy główne obszary, którymi się zajmujemy. Pierwszy to jest punkt odbioru darów na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Koordynujemy z jednej strony tymi darami, które dostarczane są przez Poznaniaków, czy przez firmy, też jest bardzo dużo transportów, które są dostarczane z innych krajów Europy. Przyjeżdżają do nas transporty z Niemiec, z Belgii, z Wielkiej Brytanii. Każdy z tych transportów trafia tutaj do tego centralnego punktu odbioru darów na Międzynarodowych Targach Poznańskich. My te dary segregujemy. Wiem, że czasami na samym początku wolontariuszy dziwi, dlaczego my te dary w takim razie segregujemy na te konkretne kategorie. A wynika to tylko i wyłącznie z tego, że jeśli przeciętny poznaniak zorganizuje zbiórkę wśród swoich znajomych, to są to różne produkty. Coś przynosi. I my te dary segregujemy, bo później, kiedy pojawia się potrzeba, że jest potrzebne 500 śpiworów, nie wiem, 1000 poduszek. To żebyście wiedzieli, gdzie sięgnąć. Dokładnie. My mamy to posegregowane, popakowane w kartony i momentalnie możemy tą pomoc też opisane na przykład, bo o to też z kolei apelowali sami Ukraińcy, prawda? Ci, którzy oczekują na pomoc, że nawet jak która jest wysyłana tam na wschód, bo łatwiej wtedy się w tym wszystkim połapać po prostu. Dokładnie. I te dary, które trafiają tutaj do Poznania, to z jednej strony są wydawane Ukraińcom, którzy tutaj przyjeżdżają, ale oprócz tego wyjeżdżają transporty na Ukrainę. My dzięki współpracy z Caritas i z miastem Poznań możemy te dary bezpośrednio przekierować do miejsc, w których jest potrzebna pomoc. I to jakby tym przede wszystkim się zajmujemy. I tutaj pomagało nam jednorazowo 700-800 osób jednego dnia. I tak jak nam się kiedyś wydawało, że jeśli już mamy 300 wolontariuszy w tym magazynie, to już wystarczy, to już nie potrzebujemy większej ilości rąk do pomocy, a się okazywało, że po prostu darów jest tyle, że dla każdego znalazła się ta praca. I jeszcze pewnie się znajdzie. Myślę, że jeszcze się znajdzie. I stąd pewnie też nasz apel o to, że nadal szukacie takich ludzi chętnych do współpracy. Jak to, kto może się zgłosić do was, w jaki sposób i no i co jakie zadania może otrzymać? Do czego szukacie ludzi? Tak naprawdę można się do nas zgłosić. Jedynym wymaganiem jest ukończony 16 rok życia. Można wypełnić po prostu ankietę zgłoszeniową na naszej stronie internetowej wielkopolska.zhr.pl i uzupełniając tą ankietę w odpowiedzi otrzymuje się maila z informacją o danych, możliwościach pomocy czy wolontariatach, których można się podjąć. My bardzo dopasowujemy też do tego, co się dzieje aktualnie. Pełniliśmy też służbę na dworcu głównym w Poznaniu. Tutaj docierają uchodźcy, którzy często po pierwsze są pierwszy raz w Polsce. Czasami o Poznaniu nawet nie wiedzieli, że istnieje takie miasto. Docierają tutaj. Czasami to jest miejsce przesiadkowe dla nich, czasem docelowe. My pomagamy im trafić do miejsc, gdzie
gdzie otrzymają pomoc, gdzie będą mogli przenocować, gdzie pomożemy im też kupić bilet na pociąg, bo czasami to właśnie Poznań jest miejscem przesiadkowym i cała ta logistyka, która jakby tutaj na nich czeka, to tak naprawdę w momencie, kiedy oni naprawdę bardzo zmęczeni są po podróży, która trwała często parę dni, wysiadają na dworcu i tutaj czekają na nich wolontariusze. A dalej szukają po prostu konta, gdzie by mogli najpierw głowę złożyć na chwilę, chociaż a dopiero później zaczynają się rozglądać, jak sobie tutaj dalej radzić. Czy pani miała też okazję, możliwość bezpośrednio być na przykład na dworcu albo w jakimś z tych punktów? Miała pani osobiste doświadczenie tych kontaktów, jak one wyglądały, co ci ludzie mówili, czy była możliwość jakoś zrozumienia się? Bo wydaje się, że jednak że ten język w miarę jest jakoś dla nas tak, prosty. Oczywiście. Ja ze swojej strony mam swoje doświadczenia. Mhm. Też bardzo często było wiele dni, kiedy pod rząd, po pracy prosto jechałam na dworzec albo na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Reakcje są bardzo różne. Są to czasami osoby bardzo zmęczone i wycieńczone podróżą, a czasami takie, które odczuwają ogromną też ulgę, docierając do miejsca, które było ich docelowym. Mhm. To, co też pan powiedział odnośnie języka. Z jednej strony jest ta pewna bariera językowa między nami, ale nasi wolontariusze, harcerze są, to jest coś dla mnie niesamowitego. My potrzebowaliśmy zaledwie 2 dni, żeby stworzyć słowniki polsko-ukraińskie, żeby spisać najczęściej zadawane pytania i stworzyć taką bazę pytań i odpowiedzi w 2 językach. To wszystko tak naprawdę czekało na wolontariuszy już na dworcu od pierwszych dni, tak żeby ta pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących z jednej strony, ale z drugiej, żebyśmy mogli z tą pomocą też dobrze dotrzeć do nich. Udało nam się też przetłumaczyć mapki na dworcu, żeby wytłumaczyć, gdzie można się dalej udać. Więc każdy z tych elementów staraliśmy się jak najmocniej dopasować. Często też pomagali nam w tym tłumacze, którzy byli na dworcu. Ale wiadomo, że jeśli przyjedzie 800 uchodźców w jednym pociągu, to musielibyśmy mieć olbrzymią ilość tych tłumaczy. Tak, więc nasi wolontariusze starali się też swoimi możliwościami, też za pomocą aplikacji, które teraz są do przetłumaczenia jakichkolwiek zwrotów, dotrzeć do osób, które będą potrzebowały tej pomocy. Co działo się później z tymi ludźmi? Jak wygląda dzisiaj ich obecność w Poznaniu? W sensie, jak wielu ich przybywa jeszcze cały czas i co dalej się z nimi dzieje? Obserwowaliśmy w pierwszych tygodniach bardzo duży napływ osób tutaj do Poznania. Stopniowo on się zmniejsza, co nie oznacza wcale, że nikt do nas nie przyjeżdża. Naszym głównym zadaniem było skierowanie uchodźców na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tam otrzymywali stosowną pomoc. Mogli przenocować, mogli otrzymać ciepły posiłek. W momencie, kiedy na targach w danym momencie nie było miejsc noclegowych, to Straż Pożarna umożliwiała i transportowała tych uchodźców na arenę czy do innych miejsc w Poznaniu, które stopniowo były tworzone w zależności od potrzeb. A jest jeszcze jakaś rezerwa? Tak, ponieważ osoby, które tutaj docierają często albo na przykład szły przenocować na Międzynarodowe Targi Poznańskie na jedną noc, ponieważ pociąg miały na przykład następnego dnia jechały gdzieś dalej. Czasami właśnie stąd trafiali do miejsc, w które oferował, nie wiem, czy Caritas, parafie, czy prywatni poznaniacy. Gdzie już później żyją w mniejszych skupiskach. Dokładnie, po prostu, dokładnie. Bardziej ludzko. Więc stopniowo te noclegi, które tutaj były, one dawały taką możliwość po prostu odpoczynku po całej tej podróży. Czyli można powiedzieć, że takie punkty jak arena, czy właśnie targi są takimi przejściowymi w sumie miejscami noclegowymi, tak? Dokładnie. Jak długo ci ludzie tam przebywają? Albo są jacyś tacy rekordziści, że są już tam na przykład 4 tygodnie? Czy raczej udaje się ich gdzieś wysłać po parafiach? To jest tak, że każde jakby z miejsc, które odpowiada za nocleg, stara się znaleźć jakieś docelowe miejsce. Nie jestem w stanie przytoczyć jakby dokładnych liczb, ile dani uchodźcy spędzili konkretnie czy na arenie, czy na targach, ale na pewno jest tak, że otrzymują tutaj pomoc. Musimy zaraz kończyć, ale jeszcze chciałem zapytać, który ten front prac jest najtrudniejszy? Jesteśmy też na granicy jako harcerze i tam towarzyszą nam przeróżne emocje. Często to jesteśmy pierwszymi osobami, które mogą udzielić tej pomocy. I bez względu na to, czy jesteśmy tu na granicy, czy na dworcu, czy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zdarzają się sytuacje, w które po prostu poruszają nasze serce i historie tych ludzi, którym udzielamy pomocy. I te oczy, które mówią dziękuję? Tak, prawda. To prawda. Siły. I te historie, które ci ludzie nam opowiadają, to z czym zdążyli uciec, to co zostawili tam, rodzina, o którą się martwią, która została jeszcze w Ukrainie. Każda z tych historii bardzo nas porusza.
apelujemy do tych, którzy, bo jak pani mówiła, to jest ten długodystansowa tutaj walka na tych frontach pomocowych, więc apelujemy do wszystkich chętnych, żeby jeszcze się zgłaszali, rozumiem, tak? Bo tych dla każdego starczy coś, rąk pracy po prostu. Dokładnie i będziemy to też dopasowywać do danego czasu, który mamy. A Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej to... Co to za organizacja? Banalne pytanie, ale na koniec warto rozróżnić, prawda, i powiedzieć. Oczywiście. Nasza organizacja powstała w 1989 roku i to jest taki moment przełomowy zarówno w naszej historii Polski, jak i tutaj harcersko była taką odpowiedzią instruktorów, którym bardzo zależało na tym, żeby uniknąć sytuacji, kiedy odchodzimy od prawa harcerskiego, od korzeni, które były powojenne. I nasza organizacja już istnieje ponad 30 lat, więc działamy i na terenie całej Polski, i tutaj na terenie Wielkopolski. Bardzo pani dziękuję za tę pracę, którą wykonujecie i proszę też te ukłony i podziękowania przekazać wszystkim wolontariuszom i współpracownikom, wszystkim harcerkom i harcerzom. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była harcmistrzyni Weronika Motel ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.